Cześć moi drodzy, witam serdecznie. Dzisiaj mam na podnośniku Audi Q5 z przebiegiem 147 tysięcy km. Silnik 2 litry TDI, automatyczna skrzynia biegów. I problemy z parktronikiem. Niedziałający parktronik. Ja włączyłem sobie zapłon, żeby Wam pokazać, o co chodzi, żeby nie przedłużać tego wideo. Mam już podłączony tester diagnostyczny, żeby tylko pokazać na szybko, w czym to leży, gdzie tego szukać, co wymienić, co naprawić, żeby ten parktronik działał. Przy tak większym aucie jak ten SUV, no jest to troszeczkę problematyczne, tym bardziej, że samochodem też jeździ kobieta. Problematyczne w sensie w momencie parkowania. Ja mam bagażnik otwarty, maska jest też uchylona, bo tam jeszcze zmieniam pasek klinowy, napinacz, ale tego oczywiście pokazywał nie będę. Skupmy się dzisiaj na naszym parktroniku. Zobaczcie, zapłon jest włączony. Tu mamy guzik parktroniku, o, jak widzicie, jest włączony. Słyszycie sygnał? Mruga, nie działa. Już się wyłączył. I teraz nawet tak sobie wrzucimy wsteczny, widzicie, mruga, czyli nie działa. Łączę się ze sterownikiem. Już przechodzimy do czytania samochodu. Pokażę Wam zaraz, jaki jest błąd. Część już mam, część została odebrana z Audi. Nie działa przód, nie działa tył. Daje tylko krótki sygnał dźwiękowy. I na tym kończy swój żywot. Dokładnie przeczytam sobie wszystkie sterowniki i zaraz przejdziemy do kolejnej aktualizacji. Teraz tak, jak widzicie. Sygnalizacja przy parkowaniu. Jest jeden błąd. Wejdźmy sobie teraz w analizę błędu, diagnoza. Odczyt kodów usterek. Brzęczyk sygnału przy parkowaniu. Przerwa zwarcie z masą. Błąd jest to 01543, jak widzicie. Teraz moi drodzy, co robimy? Wyłączę zapłon. Zablokujemy sobie tester diagnostyczny. Pokażę Wam teraz, gdzie ja to mam. Tu są wszystkie rzeczy, które są wymieniane w tym aucie. Ale konkretnie skupiamy się na tym. O! Zaraz to wyciągnę. Jak widzicie, ja już się dobieram do niektórych rzeczy. Musimy... Brzęczyk nasz mieści się w tej auri. Włączmy lampę. Będzie lepiej widać, mam nadzieję. W tej Audi mieści się tutaj mniej więcej na tej wysokości, czyli musimy zdjąć sobie tu, to widzicie, wygłuszenie. O. Trzeba to niestety wszystko rozebrać. O, tu już się dobieram do tej śrubki, żeby wyskoczyć. Pokażę Wam zaraz, jak to ściągnę, co trzeba ściągnąć. Wymienimy sobie głośnik, ja teraz go wyjmę może z opakowania, pokażę Wam, o co chodzi. Tester diagnostyczny melduje nam problem tego właśnie głośnika, że ma zwarcie do masy. W zamienniku też to jest do dostania, ale wzięliśmy to z Audi. Ciężko sobie poradzić jedną ręką, jak widzicie. O, tu jest mowa o tym głośniku. Zmienię, wykasujemy błąd i zobaczymy, czy będzie parktronik działał. Także jak się dokopię już do naszego głośnika, to robię kolejną aktualizację, żeby ten materiał nie był zbyt długi. Prawa strona, tył, jak widzicie, o, tak stojąc za samochodem, tylni słupek. No i tak, zobaczcie moi drodzy, tutaj mamy wszystko, no praktycznie wszystko wyjęte, bo tu góra też musi wyskoczyć, to wszystko, jedna listwa nachodzi na drugą. Tu jest na klipsy, tu macie kołki, takie kołeczki, zaraz może go pokażę. O, uważać, nie ciągnąć na siłę, żeby po prostu nie pourywać tego. Takie kołeczki. I teraz, jak widzicie, tu ukazuje nam się nasz głośnik. O, tu jest na słupku. Odkręcę go, wymienię i pójdziemy wspólnie sobie do samochodu
Włączymy Parktronik i zobaczymy, że to wszystko działa, co nie? Czy dalej będzie nam mrugała nasza kontrolka? Wykasuje oczywiście błąd. Tu widzicie, o, tu jest ten plastik na kołek. No co tutaj wiele będę Wam mówił, co, jak, gdzie, które się odkręca. To każdy może sobie zerknąć sam. Musimy oczywiście z pasem całe to tutaj wszystko odchylić, bo nie wyjmiemy tu tego ze słupka, nie wyjmiemy tego plastiku. Także odpinam, wypinam, wyciągam głośnik i zakładam nowy. Teraz tak, tutaj mamy ten, który był uszkodzony. I tu mam tak na razie prowizorycznie podpięty ten nowy. VWAG, jak widzicie. Odłóżmy sobie ten stary. Chodźmy do samochodu. Widzieliście, co się działo. Wyłączę tylko lampę. Widzieliście, co się działo, że mrugał nam guzik. Zapłon. To, że kluczyk w stacyjce. I teraz dajmy sobie na przykład wsteczny, co nie? Nawet włączę sobie ten Parktronik teraz. O. I śmiga, już nic nam nie mruga. Wsteczny. Chodźmy. Zobaczmy, czy widzi. Widzi. Jak i z tyłu widzi, to i z przodu widzi. Słychać, co nie? Teraz wykasujemy sobie tylko błąd i będzie po sprawie. Wpiszmy tylko kod, momencik. Dobra, on już nam skanuje poszczególnie wszystkie sterowniki po kolei. Ja nie chciałem wchodzić tam osobno, tylko w Parktronik. Klimatyzacja, centralny układ elektroniczny. Brak kodu jest. Wszystkie sterowniki są czyste. Sygnalizacja przy parkowaniu. Widzicie, awaria 1. Dobra. Dajemy sobie pauzę. Sygnalizacja przy parkowaniu, diagnoza. Odczyt kodów usterek. Jest to samo, brzęczyk przy parkowaniu. I teraz kasowanie kodu usterki. Kod błędu został wyczyszczony, nie ma błędów. Nie wykryto. Dobra, wyłączmy zapłon. Wejdźmy sobie z menu. Że kluczyk w stacyjce nam auto piszczy. I jeszcze raz mamy kontrolki i od razu nam Parktronik działa, jak widzicie. Dobra, no co? Skręcam to wszystko, składamy wszystkie plastiki i temat mamy załatwiony. A ja przechodzę sobie na spokojnie do wymiany paska klinowego, napinacza i rolki napinającej. Oczywiście z tyłu mam tam powyczepiane kostki od listew. Dlatego melduję, że jest gdzieś tam żarówka niesprawna. Dobra, tyle moi drodzy. Krótkie wideo, krótki materiał taki. Do usłyszenia niebawem. I tyle z mojej strony. Na razie, hej, hej.